Dzień dobry, klasa siódma. Pora na kolejną zdalną lekcję z języka angielskiego. Będziecie mogli sobie otworzyć tę lekcję z YouTube'a na spokojnie i w dowolnej chwili. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, ja też, także zaczynajmy. Ostatnio czytaliśmy krótki tekst o niezwykłym podróżniku. Sprawdzaliśmy również naszą wiedzę ze słownictwa związanego z podróżowaniem. Dziś zajmiemy się dwoma czasami przeszłymi. Present Perfect, który znacie już z poprzedniego działu, oraz Past Simple, który znacie z poprzednich lat. A dziś sobie to po prostu przypomnimy. I oto jakie cele przygotowałem na dziś. Pierwszy cel. Porównamy sobie dwa czasy przeszłe. Present Perfect oraz Past Simple. Drugi cel. Przećwiczymy ich użycie w zdaniach. A na początek przypomnijmy sobie to, co omawialiśmy w ramach Present Perfect w poprzednim dziale. Słuchajcie, ten slajd już pewnie pamiętacie, ale musimy go sobie przypomnieć, bo dzisiaj będziemy musieli spróbować rozpoznawać różnicę między present perfect a past simple. I tutaj znajdują się właśnie zastosowania czasu present perfect, a na kolejnych slajdach będą informacje o czasie past simple. Musimy sobie to odświeżyć. I słuchajcie, present perfect to czas przeszły, w którym występują słówka pomocnicze, albo have, albo has. Have w większości osób, a has z takimi osobami jak on, ona, ono. I ten czas występuje z czasownikami regularnymi albo nieregularnymi. Używamy go najczęściej, gdy nie chcemy przekazywać, kiedy coś się wydarzyło, tylko że w ogóle coś miało miejsce w przeszłości. Tego czasu używamy również wtedy, gdy czynność rozpoczęła się w przeszłości i ma związek albo wpływ na teraźniejszość. Na przykład, mieszkam tu od dawna. I've lived here for a long time. Moment rozpoczęcia mieszkania w jakimś miejscu to przeszłość, ale to, że to trwa do teraz, sprawia, że mogę zdanie napisać tak jakby to było w czasie teraźniejszym, czyli mieszkam. Nie, mieszkałem tu od dawna, bo to by po polsku brzmiało, jakbym już nie mieszkał, tylko po prostu mieszkam. Od jakiegoś punktu w czasie w przeszłości do teraz. I słuchajcie, idziemy dalej. Tego czasu używamy, gdy mówimy o tym, co wydarzyło się przed chwilą. Na przykład, dopiero co skończyłem gotować. I've just finished cooking. Używamy tego czasu również, gdy pytamy o czyjeś doświadczenia z życia. Na przykład dowolne pytanie o jakąkolwiek czynność, gdy pytanie rozpoczyna się od have you ever, czy ty kiedykolwiek. Używamy tego czasu również, gdy mówimy o doświadczeniach z życia, których nigdy nie mieliśmy. I wtedy zaczynamy takie zdanie często od I've never, czyli ja nigdy czegoś na przykład nie robiłem. I na dole samym mamy słówka, dzięki którym możemy rozpoznać ten czas. To nie oznacza, że te słówka są zarezerwowane tylko dla tego czasu, ale często one występują w czasie present perfect. Są to słówka for oraz since, które oznaczają od. Od for używamy wtedy, gdy mówimy o jakimś przedziale czasu, że robimy coś albo nie robimy czegoś od jakiegoś czasu. Since blisko znaczne znaczenie, tylko używamy wtedy tego do jakichś punktów w czasie, albo dat, albo pór dnia, gdy czegoś nie robimy od jakiegoś czasu, albo robimy. Already oznacza już, używamy tego w twierdzeniach, yet używamy w przeczeniach, albo w pytaniach i w zależności od rodzaju zdania oznacza to albo już, albo jeszcze. No i just, tutaj już mieliśmy dopiero co. Słuchajcie.
A teraz odświeżmy sobie wiadomości o past simple, czyli drugim czasie przeszłym. I tutaj tych informacji jest troszeczkę mniej. I słuchajcie, past simple to też jest czas przeszły z wyrazami pomocniczymi did albo didn't. W present perfect mieliśmy have albo has. Tu mamy did w głównej mierze. I to did i didn't występuje w pytaniach i przeczeniach. Ale tutaj jest jeszcze ważna rzecz, że też może występować ten czas z czasownikami regularnymi i nieregularnymi. W twierdzeniach rzadko wykorzystujemy did albo didn't jako słówka pomocnicze. Częściej stosuje się po prostu formy przeszłe czasowników bez did ani bez didn't. Używamy tego czasu najczęściej wtedy, gdy chcemy przekazać, kiedy dokładnie coś się wydarzyło lub gdy chcemy powiedzieć o zakończonej sytuacji z przeszłości, nie mającej wpływu na teraźniejszość. I jeszcze bardzo ważna rzecz, używamy tego czasu najczęściej z wyrazami yesterday, last week, 2 years ago. I te wyrażenia pozwalają Wam rozpoznać ten czas. To nie jest tak, że te wyrażenia nie mogą występować w innych czasach. Mogą, ale w tym czasie bardzo często występują. Możemy też posłużyć się konkretnymi datami zamiast tych kolorowych wyrazów. Jeśli pojawią się natomiast daty albo jakieś przedziały czasu i pojawi się dodatkowo słowo for albo since, to pamiętajcie, żeby nie używać czasu past simple, bo te dwa wyrazy na fioletowo i różowo są zarezerwowane dla czasu present perfect. To są takie wyjątki. Ale z tymi innymi kolorowymi wyrazami możecie używać past simple. I jeszcze różnice w czasownikach. Słuchajcie, present perfect jako czas łączy się z czasownikami regularnymi, czyli takimi, które mają końcówkę ed, oraz nieregularnymi. A czasowniki nieregularne do tego czasu znajdziecie w podręczniku na stronie 130. I te czasowniki są oznaczone napisem past participle. To jest tak zwana trzecia tabelka. I niestety czasowników nieregularnych jest więcej niż regularnych. Dlatego siłą rzeczy trzeba je sobie przyswajać. No i na nieszczęście past simple też korzysta z regularnych i nieregularnych czasowników. I mówię na nieszczęście, bo te nieregularne czasowniki nie są z tego samego miejsca, z którego byśmy wzięli czasowniki do present perfect. W podręczniku też się znajdują na stronie 130 te czasowniki nieregularne, ale weźmiemy je z innego miejsca, z tak zwanej drugiej tabelki. I jest to w rzędzie past simple. No i to jest tak jakby powtórka dla Was z szóstej klasy, gdy ćwiczyliśmy i próbowaliśmy opanować zestawy czasowników w czasie teraźniejszym i w dwóch przeszłych. Słuchajcie, teraz przejdziemy dalej do naszej lekcji. Tutaj, w tym etapie, będziemy zestawiać budowę zdań w obu czasach. I użyjemy na początek w trzech pierwszych slajdach wyłącznie czasowników regularnych, czyli takich, które miałyby końcówkę ed na końcu. No i słuchajcie, na niebiesko, tutaj mamy zdania twierdzące, mamy na niebiesko czas past simple, a na pomarańczowo czas present perfect. I na samej górze w tabelkach macie zastosowanie, kiedy używać tych czasów. No i teraz przypomnijmy sobie, past simple, czynność skończona, czyli używamy do opisu czynności skończonej w przeszłości, nie mającej wpływu na teraźniejszość. Natomiast present perfect używamy do czynności albo sytuacji rozpoczętej w przeszłości, nieukończonej i wpływającej na
teraźniejszość. Oraz gdy mówimy o takiej czynności, w której opisujemy własne albo czyjeś doświadczenia z życia, nie precyzując, kiedy miały miejsce. I słuchajcie, w past simple często będziecie mieli podane, kiedy coś się wydarzyło, w present perfect rzadziej. I teraz na kolorowo podkreśliłem w każdym zdaniu czasowniki, na które będziemy zwracać uwagę. I to, co się rzuca w oczy, to to, że więcej wyrazów jest obok siebie, ważnych, w present perfect. Bo w present perfect mówimy o dwóch wyrazach po angielsku. Najczęściej słówku pomocniczym i czasowniku. W past simple tego nie ma. No i dobra, słuchajcie. Będziemy teraz sobie analizować te zdania. I lived in Warszawa 5 years ago, then I moved to Poznań. Czyli mieszkałem w Warszawie 5 lat temu. Potem przeniosłem się do Poznania. Słuchajcie, czynność skończona. Mamy to napisane 5 lat temu, dzięki temu wiemy, że to się skończyło. A teraz obok. I have lived in Warszawa for 5 years. I still live there. Mieszkam w Warszawie od 5 lat. Nadal tam mieszkam. Czyli moment mój zamieszkania i to, że mieszkam, to jest ciągłość do teraz. I dlatego mogę powiedzieć to po polsku, tak jakby to był czas teraźniejszy. Ale w angielskim jest to present perfect. Drugi przykład, drugi zestaw. You liked this band when they first appeared. Now you don't. Lubiłeś ten zespół, gdy pojawili się po raz pierwszy. Teraz już ich nie lubisz. I słuchajcie, liked jest w past simple, bo to już się zmieniło. Kiedyś lubiłem jakiś zespół, dany zespół, teraz już go nie lubię, więc to nie ma wpływu na teraźniejszość. Pojawienie się zespołu też miało charakter jednorazowy i dlatego możemy mówić o past simple. Natomiast tutaj w present perfect you have liked this band since 2015, czyli lubisz ten zespół od 2015. Lubisz do tej pory. Ma to wpływ na teraźniejszość, dlatego mamy present perfect. Kolejny zestaw. He albo she visited 10 museums when he, she was there in 2015. On, ona odwiedziła 10 muzeów, gdy on, ona tam była albo był w 2015 roku. Czynność skończona, bo mamy rok. He albo she has visited 10 museums so far. On albo ona odwiedziła jak dotąd 10 muzeów. I tutaj słówkiem pomocniczym nie jest have, tylko has, bo jest to trzecia osoba liczby pojedynczej. Taki mały wyjątek. Ale gdy mówimy, słuchajcie, o swoich doświadczeniach, nie precyzując kiedy, tylko na przykład używamy so far, to możemy użyć present perfect i nawet jest to wskazane. Kolejne. We watched Star Wars yesterday. My obejrzeliśmy Gwiezdne Wojny wczoraj. Wczoraj. Czynność skończona. A teraz, we have never watched Star Wars. My nigdy nie oglądaliśmy Gwiezdnych Wojen. To jest doświadczenie nasze z życia, a w zasadzie jego brak. I możemy to w ten sposób powiedzieć. Tym bardziej, że nie precyzujemy. Kiedy? I ostatni zestaw na tym slajdzie. They listened to our new album this morning. Oni posłuchali naszego nowego albumu dziś rano. Dziś rano. A zakładamy, że jest inna pora dnia. Czyli się to skończyło. To przesłuchiwanie. Natomiast obok, they have already listened to our new album. Czyli oni już wysłuchali naszego nowego albumu. Ale nie precyzujemy kiedy. Mamy słowo already, słowo dzięki któremu rozpoznajemy, że mamy present perfect. O tym już mówiliśmy na początku lekcji. I nie mamy podane kiedy, więc możemy użyć present perfect. Tak to wygląda w twierdzeniach. A tu mamy przeczenia i tu się zaczynają, że tak powiem, schody. Bo musimy używać słówka pomocniczego w czasie past simple, którego nie widzieliście w twierdzeniach. Mówię tutaj o didn't. Didn't ma taką właściwość, że zabiera nam końcówkę ed, czy też d z czasowników. I te czasowniki są gołe.
to znaczy, że nie mają form przeszłych. Natomiast słówko pomocnicze w present perfect nic nie zmienia, nie wpływa w ogóle na budowę czasownika i te pomarańczowe wyrazy wyglądają tak samo jak w twierdzeniach. Przeczytajmy to sobie. I didn't live in Warszawa 5 years ago, czyli ja nie mieszkałem w Warszawie 5 lat temu. No, czynność tak jakby zakończona. Teraz obok. I haven't lived in Warszawa for 5 years. Ja nie mieszkam w Warszawie od 5 lat. Znaczy, że kiedyś mogłem tam mieszkać, ale już od 5 lat tam nie mieszkam. I jest to niejako związane z teraźniejszością, bo mamy słowo for, które for 5 years, od 5 lat. For jest takim wyrażeniem, które łączy się często z present perfect. Dlatego tutaj możemy użyć tego czasu. Kolejny zestaw. You didn't like this band in 2000. Now you do. Ty nie lubiłeś tego zespołu w roku 2000. Teraz już lubisz. Czyli jest inny rok, a mówimy o roku 2000, więc możemy użyć czasu past simple, bo to jest to czynność już zakończona. Lubiłeś. Nie ma to wpływu na teraźniejszość. Znaczy nie lubiłeś, bo teraz już lubisz. Teraz kolejne. You haven't liked this band since 2015. Nie lubisz tego zespołu od 2015 roku. To moje nielubienie trwa do teraz, bo kiedyś na przykład jeszcze wcześniej, na przykład w 2014 czy też 2013 lubiłem jakiś zespół, ten konkretny, i coś się popsuło, przestało mi się podobać i od 5 lat, załóżmy, no po prostu nie podoba mi się coś. I ma to wpływ na teraźniejszość. Poza tym mamy słowo since, dzięki któremu rozpoznajemy czas present perfect. Kolejne. He, she didn't visit any museums last year. Czyli on, ona nie odwiedziła żadnych muzeów w zeszłym roku. Mamy zeszły rok, last year, czyli odniesienie do przeszłości konkretne. He, she hasn't visited any museums in her life. Czyli on, ona nie odwiedziła żadnych muzeów w swoim życiu. To jest nawiązanie do doświadczenia z życia. I to nie oznacza, że ci ludzie, on, ona, nie mogą tych muzeów jeszcze w swoim życiu odwiedzić. Mogą, bo zakładamy, że te konkretne osoby jeszcze żyją. Ale nie podajemy dat, ani konkretnych przedziałów czasu, więc możemy użyć present perfect. Kolejne. We didn't watch Star Wars yesterday. Czyli my nie obejrzeliśmy Gwiezdnych Wojen wczoraj. Mówimy o wczoraj, więc present, znaczy past simple jak najbardziej tu pasuje. We haven't watched Star Wars. Czyli my nie oglądaliśmy Gwiezdnych Wojen. Mówimy to tak, jakby to było nasze doświadczenie z życia. Nie podajemy dat ani dni, nic konkretnego, więc możemy użyć present perfect. They didn't listen to our new album this morning. Oni nie posłuchali naszego nowego albumu dziś rano. Czyli zakładamy, że to mówi jakiś członek zespołu muzycznego i o jakichś innych ludziach. I po prostu jest nawiązanie do dziś rano. A jest na przykład inna pora dnia, czyli czynność zakończona. They haven't listened to our new album yet. Czyli oni jeszcze nie wysłuchali naszego nowego albumu. Nie mamy sprecyzowane kiedy, mamy słowo yet, czyli słowo, dzięki któremu możemy rozpoznać czas present perfect i dlatego możemy użyć tego właśnie czasu. Tak wyglądają przeczenia. A pytania? Słuchajcie, w obu przypadkach przestawiamy po prostu słówka pomocnicze na początek. W przypadku past simple jest to did, a w przypadku present perfect mamy have. I jeśli te wyrazy znajdują się na początku, to możemy je przetłumaczyć jako czy. No i jak wyglądają te zdania? Did I live in Warszawa 5 years ago? Yes, I did. Czy ja mieszkałem w Warszawie 5 lat temu? Tak, mieszkałem. Nawiązanie do przeszłości ukończonej. Have I lived in Warszawa for 5 years? Yes, I have. I still live there. Czy mieszkam w Warszawie od 5 lat? Tak, mieszkam. Nadal tam mieszkam. Czyli to moje mieszkanie jest to proces ciągły od przeszłości do teraz i dlatego mogę użyć present perfect. Ma to wpływ na teraźniejszość.
Kolejny zestaw. Did you like this band when they first appeared? No, I didn't. Czy lubiłeś ten zespół, gdy pojawili się po raz pierwszy? Nie, nie lubiłem. Ale zakładamy, że ta osoba już zmieniła zdanie. I jest to czynność zakończona, to nielubienie. Bo teraz na przykład lubię. Have you liked this band since 2015? No, I haven't. Czy lubisz ten zespół od 2015 roku? Nie, nie lubię. Czyli na przykład wcześniej mogłem ich lubić, ale to moje nielubienie to jest to proces ciągły do teraz i mogę o tym powiedzieć w ten sposób. Tym bardziej, że używam słowa since. Kolejny zestaw. Did he albo she visit any museums when he, she was there in 2015? Czy on, ona odwiedziła jakieś muzea, gdy on, ona tam była w 2015? No i jest to wyraźne nawiązanie do przeszłości, bo mamy rok podany. Has he, she visited any museums so far? Czy on, ona odwiedziła jakiekolwiek muzea jak dotąd? Czyli mówimy o doświadczeniu z życia. Nie podane daty żadne w tym pytaniu. Dlatego present perfect pasuje. Did we watch Star Wars yesterday? Of course we did. Czy my obejrzeliśmy Gwiezdne Wojny wczoraj? Oczywiście, że tak. Możemy to też przetłumaczyć jako oczywiście, że obejrzeliśmy. Ja po prostu taki skrót myślowy tutaj zastosowałem. I mamy nawiązanie do wczoraj, więc użyliśmy past simple. Have we ever watched Star Wars? Of course we have. Czy my kiedykolwiek oglądaliśmy Gwiezdne Wojny? Oczywiście, że tak. Albo oczywiście, że obejrzeliśmy. Tylko to jest nawiązanie do doświadczeń z życia bez wskazywania konkretnych dat. I dlatego mamy present perfect. Did they listen to your new album this morning? No, they didn't. Czy oni posłuchali waszego nowego albumu dziś rano? Nie, nie posłuchali. Jest to nawiązanie do poranka, a mamy na przykład inną porę dnia. Dlatego jest past simple. Have they listened to your new album? No, they haven't. Czy oni już wysłuchali waszego nowego albumu? Nie, nie wysłuchali. Czyli po prostu mamy nawiązanie do jakiejś czynności z przeszłości, ale niesprecyzowanej kiedy. I dlatego możemy użyć present perfect. Właśnie przebrnęliśmy przez pierwsze trzy slajdy. Mam nadzieję, że wytrzymacie jeszcze ze mną, bo przed nami teraz podobne zestawienia, ale z czasownikami nieregularnymi. I słuchajcie, musimy to przez to przebrnąć, żeby odpowiednio się przygotować do ćwiczeń, które przed nami. I tutaj założenia są te same. Past simple do czynności skończonych w przeszłości, nie mających wpływu na teraźniejszość, a present perfect do czynności sytuacji rozpoczętych w przeszłości, nieukończonych i wpływających na teraźniejszość. Oraz o, gdy mówimy o takich czynnościach lub też sytuacjach, w których opisujemy własne czyjeś doświadczenia z życia, nie precyzując, kiedy miały miejsce. No i słuchajcie, to są twierdzenia, więc, ale wyłącznie z czasownikami nieregularnymi. To są czasowniki wzięte ze strony 130, żebyście wiedzieli. Te czasowniki już wyglądają inaczej momentami. Musicie na to zwrócić uwagę. Przeczytajmy sobie te zdania. I read this book 3 years ago, czyli przeczytałam tę książkę 3 lata temu. Skończona czynność. I have read this book many times. Przeczytałam tę książkę wiele razy. Jest to doświadczenie z życia, ale nie podane kiedy. Dlatego present perfect. You had a lot of adventures when you were a kid. Miałeś wiele przygód, gdy byłeś dzieckiem. Tutaj mamy okres bycia dzieckiem jako takie precyzyjniejsze podanie, kiedy coś się działo. Dlatego możemy użyć past simple. You have had a lot of adventures in your whole life. Czyli ty miałeś wiele przygód całe swoje życie. Ale twoje życie dalej trwa i tych przygód możesz mieć jeszcze więcej. Ale nie precyzujemy kiedy, w jakim okresie życia. Dlatego możemy użyć present perfect. He, she took a photo of us at that party. On, ona zrobiła nam zdjęcie na tamtym przyjęciu. To jest od czasownika take. A tu obok mamy
Jeszcze nawiązanie do tego took. At that party, na tamtym przyjęciu, to jest, zakładamy, że rozmówca nasz wie, kiedy to przyjęcie było, w jakim dniu, i dlatego możemy użyć past simple, bo mamy sprecyzowany w ten sposób czas. Obok mamy he, she has taken a lot of pictures ever since the purchase of their camera, czyli on, ona zrobiła wiele zdjęć od momentu zakupu ich aparatu. Czyli mamy słowo since, dzięki któremu możemy rozpoznać, że mamy czas present perfect. Poza tym niesprecyzowane jest to, kiedy te zdjęcia były robione. We went to the cinema yesterday. My poszliśmy wczoraj do kina. Czynność skończona. Yesterday. Wczoraj. We have gone to the cinema, but we are not back yet. My poszliśmy do kina. Poszliśmy, jeszcze nie wróciliśmy. Ale jeszcze nie jesteśmy z powrotem. No właśnie. Dlatego możemy użyć czasu present perfect. Nasze wyjście się nie skończyło, bo jeszcze nie wróciliśmy do domu. Dlatego tutaj mamy present perfect. They bought some amazing souvenirs on their last trip. Czyli oni kupili kilka niesamowitych pamiątek na swojej ostatniej wycieczce. I ta ostatnia wycieczka to jest nawiązanie do tego, kiedy to było. Dlatego używamy past simple. A obok mamy they have bought souvenirs from all over the world. Czyli oni kupowali pamiątki z całego świata. I to jest doświadczenie z życia, niesprecyzowane, kiedy to się działo. Dlatego mamy present perfect. Teraz przeczenia. I słuchajcie, tak jak poprzednio, didn't kasuje nam czas przeszły w czasownikach, dlatego nie będą wyglądały te czasowniki tak samo, jak w poprzednim slajdzie. Natomiast haven't nie kasuje czasu przeszłego i nie wpływa na czasowniki. I teraz jak to wygląda. I didn't read this book 3 years ago, czyli ja nie przeczytałam tej książki 3 lata temu. Obok, I haven't read this book even once. Ja nie przeczytałem tej książki nawet raz. Czyli doświadczenie z życia. Niesprecyzowane kiedy. You didn't have a lot of adventures when you were a kid. Ty nie miałeś wielu przygód, gdy byłeś dzieckiem. Obok, you haven't had many adventures in your life. Ty nie miałeś wielu przygód w swoim życiu. I tutaj mamy niesprecyzowany okres czasu, dlatego mamy present perfect. He, she didn't take a photo of us at that party. Czyli on, ona nie zrobiła nam zdjęcia na tamtym przyjęciu. He, she hasn't taken any pictures ever since the purchase of their camera. Czyli on, ona nie zrobiła żadnych zdjęć od momentu zakupu ich aparatu. Mamy słowo since, które wpływa na to, jakiego czasu użyjemy. Present perfect. We didn't go to the cinema yesterday. Czyli my nie poszliśmy wczoraj do kina. We haven't gone to the cinema since my birthday. My nie wyszliśmy do kina od moich urodzin. Mamy słowo since znowu, dzięki któremu wiemy, jakiego czasu użyć. Present perfect. They didn't buy any souvenirs on their last trip. Czyli oni nie kupili żadnych pamiątek na swojej ostatniej wycieczce. Ostatnia wycieczka wiadomo kiedy. They haven't bought any souvenirs on any of their trips. Oni nie kupowali żadnych pamiątek na żadnej ze swoich wycieczek. Czyli mamy niesprecyzowane dokładnie kiedy, tylko to jest doświadczenie z życia. I po prostu stwierdzenie faktu z przeszłości, ale niesprecyzowane dokładnie kiedy. Dlatego możemy użyć present perfect. I jeszcze jeden slajd, ostatni. Tutaj mamy pytania. I tak jak poprzednio, did oraz have stawiamy na początek i możemy tłumaczyć to potem jako czy. Did I read this book 3 years ago? Yes, I did. Czy ja przeczytałam tę książkę 3 lata temu? Tak, przeczytałam. Have I read this book many times? Yes, I have. Czy ja przeczytałam tę książkę wiele razy? Tak, przeczytałam. Nie mamy tutaj podane kiedy. Jest to po prostu doświadczenie z życia. Did you have a lot of adventures when you were a kid? No, I didn't. Czy miałeś wiele przygód, gdy byłeś dzieckiem? Nie, nie miałem. Have you had a lot of adventures in your life? No, I haven't. Czy miałeś wiele przygód w swoim życiu? Nie, nie miałem. Tu po prostu nie mamy sprecyzowanego okresu z tego życia. Dlatego mamy present perfect.
Did he, she take a photo of us at that party? Czy on, ona zrobiła nam zdjęcie na tamtym przyjęciu? Czyli tamto przyjęcie to nawiązanie do jakiegoś czasu konkretnego. Dlatego mamy past simple. Has he, she taken a lot of pictures ever since the purchase of their camera? Czy on, ona zrobiła wiele zdjęć od momentu zakupu ich aparatu? No i tutaj możemy też odpowiedzieć yes, he has, albo yes, she has. No, he hasn't, no, she hasn't. Ale nie mamy podane, kiedy te zdjęcia mogły być robione. Dlatego mamy present perfect. Did we go to the cinema yesterday? Yes, we did. Czy my poszliśmy wczoraj do kina? Tak, poszliśmy. Czyli wczoraj, czynność zakończona. Have we gone to the cinema? Yes, we have. Czy my wyszliśmy? Czy też poszliśmy do kina? Tak, wyszliśmy, poszliśmy. Ale jeszcze nie wróciliśmy, czyli to nasze wyjście nadal trwa do teraz. Na przykład rozmawiamy z kimś przez telefon i takie zdanie formułujemy. I ostatni zestaw. Did they buy any souvenirs on their last trip? No, they didn't. Czy oni kupili jakieś pamiątki na swojej ostatniej wycieczce? Nie, nie kupili. A tu mamy. Have they bought any souvenirs from all over the world? Czy oni kupowali jakieś pamiątki z całego świata? To jest nawiązanie po prostu do doświadczeń z życia, ale nie konkretnych powiedzmy wycieczek, niekonkretnych pamiątek, tylko jakiekolwiek pamiątki i mówimy tutaj bez podawania dat. Dlatego mamy present perfect. I słuchajcie, wiem, że tego było dużo, ale to było konieczne, żebyśmy mieli jasność, jak podejść do zbliżających się ćwiczeń, które przygotowałem, znaczy chcę z wami dzisiaj zrobić. A tych ćwiczeń w sumie będą dwa. I to jest pierwsze z nich. Ćwiczenie trzecie, czy też zadanie trzecie z podręcznika na stronie 64. Tutaj polecenie brzmi: napisz w zeszycie poprawne zdanie, wybierając jedną z dwóch odpowiedzi. I słuchajcie, przykład pierwszy. I lived, albo I have lived here when I was 8. Co to znaczy? Ja mieszkałem, albo mieszkam tu, gdy miałem 8 lat. Słuchajcie, gdy miałem 8 lat, to jest okres, znaczy nie okres, to jest punkt, powiedzmy, w czasie, który wpływa na to, jaką odpowiedź wybierzemy, bo musimy to potraktować tak, jakby to była data. I zresztą spójrzcie na te tłumaczenia po polsku, co lepiej pasuje. Mieszkałem, ja mieszkałem tu, gdy miałem 8 lat, ale już nie mieszkam tak naprawdę, więc najlepsza opcja to jest I lived here when I was 8. Ja mieszkałem tu, gdy miałem 8 lat. Po prostu nie ma tu wpływu na teraźniejszość. Już nie mieszkam. Musimy w ten sposób do tego podejść. Przykład drugi. Albert Castles has visited more than 80 countries. Albert Castles odwiedził ponad 80 krajów. To jest bohater z naszego tekstu z poprzedniej lekcji. Odwiedził ponad 80 krajów. Słuchajcie, ten Albert cały czas żyje, zakładamy, i gdy mówimy o doświadczeniach z życia, ale nie podajemy kiedy, to present perfect jest lepsze, czyli pomarańczowa czcionka. Albert Castles has visited more than 80 countries, czyli Albert Castles odwiedził ponad 80 krajów. Przykład trzeci. My mom set off, albo has set off for New York yesterday. Co to znaczy? Moja mama wyruszyła, albo wyruszyła wczoraj do Nowego Jorku. Mamy słowo wczoraj, a wczoraj łączy się z past simple. Dlatego niebieski kolor jest lepszym rozwiązaniem. My mom set off for New York yesterday. Używamy tego past simple wtedy, gdy mamy podane, kiedy precyzyjnie coś się wydarzyło. A tu mamy precyzyjnie, bo jest to słowo wczoraj. Czwarty przykład. Dave is in China. He had, albo he's had, lots of adventures.
Dave jest w Chinach. On miał albo miał mnóstwo przygód. Słuchajcie, jest w Chinach, ale tak naprawdę w tym drugim zdaniu nie precyzujemy, kiedy coś się wydarzyło z tych przygód. Dlatego mówimy o doświadczeniu tego Dave'a i pomarańczowy kolor jest lepszym rozwiązaniem. Dave is in China. He's had lots of adventures. Czyli Dave jest w Chinach. On miał mnóstwo przygód. Przykład piąty. I took albo I have taken lots of photos when I was in Brazil. Co to znaczy? Ja zrobiłem albo zrobiłem mnóstwo zdjęć, gdy byłem w Brazylii. When I was in Brazil oznacza, gdy byłem w Brazylii. Czyli zakładamy, że nasz rozmówca wie, kiedy ja byłem. I w związku z tym, jeśli rozmówca wie, kiedy to było, mogę użyć czasu past simple, czyli oznaczonego w tym wypadku na niebiesko. I took lots of photos when I was in Brazil. Zrobiłem mnóstwo zdjęć, gdy byłem w Brazylii. I słuchajcie, to było zadanie trzecie, jeśli się nie mylę, a teraz zadanie czwarte, ostatnie na dziś, na stronie też 64. Polecenie tutaj brzmi: napisz w zeszycie pełne zdania, korzystając z rozsypanki wyrazowej. Przekształć czasowniki w odpowiednie formy, albo z present perfect, albo z past simple. No i te czasowniki ja podkreśliłem, one są na różowo, ale jeszcze nie jest powiedziane, w jakim czasie to będzie. Słuchajcie, taki jest wzór. Ja mieszkać w Peru przez 3 lata, uwielbiam to miejsce. I live in Peru for 3 years, I love it. Słuchajcie, to jest na razie bez żadnych dodatków. Nie jest poprawnie gramatycznie zdanie, ale mamy słowo for, które łączy się przez 3 lata albo od 3 lat. For 3 years. Łączy się to z present perfect, dlatego live będzie w present perfect. I've lived in Peru for 3 years. I love it. Ja mieszkam w Peru od 3 lat. Uwielbiam to miejsce, bo mamy podany okres czasu i mamy słowo for, które łączy się z present perfect. Dlatego tutaj do live dostawiamy słowo pomocnicze have i live jako czasownik regularny ma końcówkę d. I've lived. Tak to wygląda we wzorze. A w przykładzie pierwszym mamy takie oto wyrażenia. He lived in Toronto for a year when he was younger. Toronto to jest miasto w Kanadzie. A tak to brzmi po polsku. On mieszkać w Toronto przez jeden rok, gdy był młodszy. Słuchajcie, gdy był młodszy, to jest nawiązanie do konkretnego czasu w przeszłości. I dlatego użyjemy tutaj past simple. He lived. Bez żadnych słówek pomocniczych typu have, has, bo to by nie miało sensu po angielsku. For a year oznacza przez rok, ale to nie jest tutaj najważniejsze. Najważniejsze jest to, co jest na złoto. When he was younger, gdy był młodszy. Bo to jest nawiązanie do przeszłości jakiejś takiej konkretnej. Konkretniejszej niż tak ogólnie. He lived in Toronto for a year when he was younger. Czyli on mieszkał w Toronto przez jeden rok, gdy był młodszy. Tak to powinno być zrobione. Przykład drugi. I go to Hawaii last summer. Ja pojechać na Hawaje w zeszłe wakacje. Mamy w zeszłe wakacje, czyli konkretnie kiedy. Dlatego to będzie też w czasie past simple. A go zmienia się w went. I went to Hawaii last summer. Ja pojechałem na Hawaje w zeszłe wakacje. Tak to powinno być zrobione. Z uwagi na to, że mamy last summer. Przykład trzeci. We never visit China. My nigdy odwiedzić Chin. No właśnie. Jak to zrobić? Skoro mówimy o doświadczeniu z życia i mamy słowko never, które często łączy się z present perfect, to zdanie też będzie w present perfect. We've never visited China. Czyli my nigdy nie odwiedziliśmy Chin. I tak powinno być zrobione to zdanie. Bo mówimy o doświadczeniu z życia, nie mówimy kiedy. Mało tego, mamy słowo never, które często łączy się z present perfect. Przykład czwarty. Alex not be to Los Angeles. He wants to go next year. Alex nie być w Los Angeles. On chce jechać w przyszłym roku.
No i słuchajcie, jak to. To, że on nie był w tym Los Angeles, to na pewno będzie w czasie przeszłym, ale z uwagi na to, że nie precyzujemy, kiedy nie był, to zakładamy, że to jest po prostu doświadczenie z życia, niesprecyzowane kiedy, i zrobimy to w czasie present perfect, bo on dopiero chce jechać, ale w przyszłym roku. To już nie jest czas przeszły, tylko przyszły. Nawiązanie do przyszłego, przynajmniej. Alex hasn't been to Los Angeles. He wants to go next year. On, czyli Alex, nie był w Los Angeles. Alex to jest inaczej on, dlatego mamy hasn't. Hasn't been to Los Angeles. Alex nie był w Los Angeles. On chce jechać w przyszłym roku. I piąty przykład. Moja mama pojechać do Włoch w zeszłym roku. To jest dosyć proste, bo mamy w zeszłym roku, czyli będzie to w past simple zdanie. My mom went to Italy last year. Słowo go z poprzedniego slajdu zmieniło się w went, czyli z drugiej tabelki wzięte w czasie past simple. Moja mama pojechała do Włoch w zeszłym roku. No i słuchajcie, tym akcentem będziemy kończyć. Na dziś wystarczy, bo was wymęczyłem niemiłosiernie. Następny film zrobimy sobie niebawem, ale nie bójcie się, będziemy kontynuować ten temat, bo ten temat jest dosyć rozległy i rozbudowany. I nie przejmujcie się, jeśli nie zrozumieliście wszystkiego, bo zawsze możecie wrócić do tego nagrania. I poza tym będziemy ten temat jeszcze wałkować na następnych lekcjach, więc myślę, że z powodzeniem sobie poradzicie ze zrozumieniem tych różnic między present perfect i past simple. A teraz chciałbym wam podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że przypomnieliśmy sobie to, co założyliśmy sobie w celach lekcji, czyli past simple i present perfect. Wracajcie do tego filmu, jeśli tylko uznacie, że musicie. Pozdrawiam i do usłyszenia.